Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Rozmowa Niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest pan Adam Gwiazda, publicysta między innymi Nowego Ładu, Klubu Jagiellońskiego, który na stałe mieszka we Francji, a Państwu pewnie też znany jest z portalu X, gdzie jest dosyć popularnym komentatorem. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Porozmawiamy o zbliżających się wyborach parlamentarnych we Francji, przyspieszonych, no ale także o tym, jaka w ogóle jest we Francji sytuacja. Tutaj każdy, kto zna pańskie wpisy, wie, że one są często utrzymane w dosyć alarmistycznym tonie. Niektórzy nawet twierdzą, że pan zbyt często pisze o złych wydarzeniach, które się we Francji dzieją, więc o tym porozmawiamy właśnie, czy to faktycznie jest nadmiar po pańskiej stronie takich relacji, czy po prostu tak wygląda rzeczywistość dzisiejsza, francuska. Ale chciałbym zacząć od pytania, które sobie wiele osób zadaje, wielu komentatorów sobie je zadaje. Po co właściwie w następstwie wyborów do Parlamentu Europejskiego, tu przypomnę, że no zakończonych ponad dwukrotną przewagą Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen nad tym sojuszem, w którym jest ugrupowanie prezydenta Macrona, jeżeli chodzi o mandaty, po co właściwie prezydent Macron taki gambit wykonał pańskim zdaniem i ogłosił przyspieszone wybory parlamentarne? Co on chce ugrać? Wie pan, o to samo zapytano mnie dokładnie w dniu, kiedy to rozwiązanie parlamentu miało miejsce i muszę szczerze przyznać, że byłem troszeczkę zaskoczony, no ale jakby w tym zaskoczeniu nie byłem osamotniony, ponieważ większość komentatorów francuskich, profesjonalnych, do dzisiaj zastanawia się właściwie po co ta decyzja prezydencka właśnie została podjęta w tym momencie. Są różne hipotezy, takie od takich bardzo, nazwijmy to, racjonalnych, poprzez troszeczkę psychologizujące, aż po rozmaite teorie spiskowe. I jest też pytanie o to, czy to była decyzja taka ad hoc, troszeczkę, jakby to powiedzieć, podjęta pod wrażeniem chwili, czy to było przygotowane od dawna. I jakby to powiedzieć, na samym początku skłaniałem się do takiego, znając troszeczkę Macrona, jego profil psychologiczny, sposób podejmowania decyzji i tak dalej, na samym początku wydawało mi się, że to jest troszeczkę taki, troszeczkę kaprys prezydencki, że troszeczkę zmieszany z pewną dozą racjonalności. Na tej zasadzie nie dostałem poparcia, wyborcy się na mnie obrazili, w związku z czym stawiam wszystko na jedną kartę, zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Ale jakby kiedy się troszeczkę pogrzebie pod rozmaitymi takimi decyzjami politycznymi i tym, co potem nastąpiło, to można zauważyć, że no to nie była taka decyzja zupełnie irracjonalna. Wydaje się, że ona nawet była przygotowana od dosyć dawna. Fakt, że interweniowała w tym konkretnym momencie, no to jakby to powiedzieć, tak się złożyło, natomiast nie jest to zupełnie coś ad hoc. To było troszeczkę na tej zasadzie, że Macron, czy raczej jego szare eminencje i spin doktorzy, to wyjęli z tam szuflady numer 3 plan przygotowany na jakąś sytuację, no i po prostu go wdrożyli. Ale czy to by znaczyło, że ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego tutaj był istotnym czynnikiem, czy należy to traktować tylko jako pretekst? Ja myślę, że on był istotnym czynnikiem w tym sensie, że jakby to powiedzieć, spowodował przejście do tego planu, spowodował podjęcie tej decyzji. Decyzja o rozwiązaniu parlamentu tak naprawdę była rozważana przez doradców Macrona już 2 lata temu po wyborach parlamentarnych, kiedy nie udało mu się uzyskać absolutnej większości w parlamencie. Pamiętajmy, że pierwsze wybory
wybory w 2017 roku, to była taka prawdziwa pomarańczowa fala. Pomarańczowa, no, pomarańczowym kolorem centryści są oznaczani na mapach we Francji. I no wtedy to było naprawdę, Macron uzyskał gigantyczną przewagę w parlamencie, co dawało mu legitymację do rządzenia i po prostu do przeprowadzania wszystkich tych reform, które chciał przeprowadzić. W kolejnych wyborach, 2 lata temu, no już nie było tak różowo. Większość prezydencka faktycznie uzyskała większość, ale to była większość względna. Można powiedzieć, przepraszam, że nie było już tak pomarańczowo, już tak nie było. No nie było, nie było tak pomarańczowo, tak pojawiły się też inne kolory na mapie, granatowy, taki krwisto-czerwony. To były też wybory, w którym, o tym możemy porozmawiać zaraz, następnie, ale to były wybory, w którym pierwszy raz Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen udało się wprowadzić dużą reprezentację posłów do parlamentu. No ale Macron wtedy znalazł się z większością względną, po prostu relatywną. We francuskim parlamencie jest 577 miejsc, w związku z czym do większości potrzeba jest 289 foteli. No, Macron uzyskał ich 245. Co to oznacza konkretnie? Że po prostu no, nie ma większości. W Polsce nie mógłby stworzyć rządu. We Francji jest system prezydencki czy semiprezydencki, który sprawia, że prezydentowi nie jest potrzebna większość parlamentarna do stworzenia rządu. Może desygnować na premiera kogokolwiek, nie potrzebuje wotum zaufania. Są możliwości odwołania tego rządu przez parlament, ale w momencie powołania Macron nie potrzebował absolutnie większości parlamentarnej. Ta większość jest wygodna do rządzenia, wygodna do przeprowadzania różnych reform, ale w praktyce te 2 ostatnie lata wyglądały w ten sposób, że Macron do konkretnych reform ważnych, powiedzmy nie jakichś tam ustaw takich trzeciorzędnych, ale do ważnych reform typu reforma systemu emerytalnego i tak dalej, on budował po prostu większość ad hoc. Były reformy, w którym miał poparcie oczywiście swojego obozu, ale też na przykład centroprawicowych republikanów. To się odbywało drogą negocjacji. Były reformy, nazwijmy to, bardziej postępowe, w którym oprócz obozu prezydenckiego głosowała lewica. W związku z czym te kilkanaście czy kilkadziesiąt brakujących mandatów do większości udało się stu uzyskiwać i kraj był rządzony stabilnie. Prezydent miał, nawet jeśli nie miał większości absolutnej, miał po prostu na kim oprzeć rząd i tak zresztą to wyglądało przed dojściem do władzy, przed Piątą Republiką, czyli dojściem do władzy generała de Gaulle'a, kiedy we Francji nie było systemu większościowego, ale był system proporcjonalny i bardzo rzadko udawało się zbudować taką większość, która mogła mieć absolutną większość w parlamencie. Większość rządów... Przepraszam, tu mówiąc o systemie proporcjonalnym, mówi pan o ordynacji wyborczej, o tym tutaj mówimy. Mówię o ordynacji wyborczej, tak, jak najbardziej. Ordynacja wyborcza za IV Republiki była proporcjonalna, tak jak dzisiaj na przykład w Holandii czy w Izraelu, gdzie no, po prostu siłą rzeczy jedna partia, czy jeden blok, jakby powiedzieć, prawica czy lewica, nie była w stanie po prostu uzyskać większości. To zostało potem zmienione, została wprowadzona ordynacja w jednomandatowych okręgach wyborczych, w 2 turach, co też ma swoje znaczenie, ponieważ właśnie dzięki temu zwycięstwo jednego bloku politycznego, na przykład centroprawicy za Chiraca czy socjalistów za prezydenta Mitterranda, no pozwalała na zbudowanie większości. Były po prostu zgromadzenia, były takie okresy parlamentarne, gdzie rządzący obóz miał 2/3 albo nawet 3/4 mandatów, co tym razem po tych wyborach się po prostu zmieni, ponieważ
taka dwupartyjność francuska, czy raczej dwunurtowość, prawica i lewica, koalicja centroprawicy i koalicja centrolewicy, to ustępuje miejsca trójpartyjności. To myślę, że stanie się po następnych wyborach. Wybory europejskie to już pokazały, to była taka przegrywka i teraz po prostu system się zmieni. Ja bym chciał zatrzymać się jeszcze na tym systemie wyborczym, bo to jest ważne i często komentatorzy, którzy mówią o francuskim życiu politycznym, wskazują, że to była taka achillesowa pięta najpierw Frontu Narodowego, potem Zjednoczenia Narodowego, no bo w tej drugiej turze bywało tak na ogół, że w okręgach wszyscy się jednoczyli przeciwko kandydatowi właśnie Frontu Narodowego, potem Zjednoczenia Narodowego, no i ten kandydat zawsze przegrywał. No i teraz jak ja patrzę na sondaże przed tymi wyborami, to właściwie we wszystkich sondażach Zjednoczenie Narodowe prowadzi. No ale w tym systemie to nie oznacza, że oni zdobędą większość, ani nawet, że zdobędą proporcjonalną liczbę deputowanych w stosunku do tego poparcia. Czy pańskim zdaniem ten system wszyscy na jednego, czy wszyscy przeciwko jednemu w drugiej turze, on nadal trwa, czy on się już rozlatuje? Tak było do tej pory, faktycznie. Ordynacja wyborcza polega na tym, że w pierwszej turze wyłaniana jest para kandydatów, którzy mają dwa najlepsze wyniki, ewentualnie o wiele rzadziej tych kandydatów do drugiej tury przechodzi trzech, potrzeba jest 12,5% uzyskanych głosów uprawnionych do głosowania. Czasami jeszcze bardziej rzadziej może być kandydatów w drugiej turze nawet czterech, co się po prostu zdarza rzadko. Generalnie do niej przechodzi dwóch najlepszych po prostu zwycięzców pierwszej tury i wtedy odbywa się pojedynek. I faktycznie przez wiele, wiele lat, dekad we Francji była tak zwana strategia frontu republikańskiego. To znaczy z jednej strony był Front Narodowy, który powiedzmy od lat 80., 90. miał 12, 15, 20, potem 25%, co oczywiście nie odpowiadało 25% deputowanych w parlamencie. Od czasu do czasu to był jakiś wypadek przy pracy, zdarzało się, że do parlamentu wchodził jeden deputowany. Ta strategia frontu republikańskiego polegała na tym, że kiedy do drugiej tury przechodził kandydat Frontu Narodowego, wtedy wszyscy jego przeciwnicy polityczni się jednoczyli. Od prawicy po lewicę, od takiej prawicy golistowskiej, która u nas gdzieś by się sytuowała w okolicach PiSu, aż po partię komunistyczną, bo we Francji jest legalna, działa i zdobywa tam po kilka procent głosów partia komunistyczna, co jest dosyć zabawne z polskiego punktu widzenia. I więc wszyscy ci, którzy w pierwszej turze wyzywali się od lewaków, faszystów i tak dalej, wszyscy ci jednoczą się i po prostu wzywają do głosowania na tych, no, na których wyzywali w pierwszej turze kubłę pomyj. Bardzo śmiesznie to wygląda, ale no, ta strategia działała i od kiedy Front Narodowy wyszedł z takiej po prostu niszy, zaczął odnosić pewne sukcesy wyborcze, zwłaszcza lokalnie, na przykład na południu Francji, czy potem na północy w tych regionach przemysłowych i tak dalej, ewentualnie w okolicach, na przedmieściach Paryża, zanim jeszcze nastąpiła wymiana populacji. To blokowało dosyć skutecznie reprezentację parlamentu dla około 1/4 francuskich wyborców. I to, o czym mówiłem na początku, te poprzednie wybory parlamentarne, to było przełamanie tego trendu, i to, co miało być, jakby powiedzieli wyznawcy teorii spiskowych, takim właśnie
taką barykadą dla takim po prostu dla żeby skrajna prawica, w cudzysłowie narodowcy czy właściwie Front Narodowy nigdy nie wszedł do parlamentu, to się obróciło przeciwko twórcom tego systemu, ponieważ lokalnie w wielu miejscach no po prostu Front Narodowy, czyli dzisiejsze Zjednoczenie Narodowe, przebiło ten szklany sufit. W niektórych miejscach było tak, że no ta oficjalna lewica i oficjalna prawica nie potrafiły się dogadać. To przerzucanie głosów na kontrkandydata z pierwszej tury nie było aż takie skuteczne. Lewica we Francji w ostatniej dekadzie jest coraz bardziej skrajna. I o ile na przykład wcześniej, w latach 90. czy nawet na początku tego tysiąclecia, tacy prawicowi goliści, elektorat burżuazyjny, taki dosyć po prostu umiarkowany, nie miał problemu, żeby przerzucić w drugiej turze swoje głosy na przykład na jakiegoś umiarkowanego socjalistę, no to dzisiaj na takiego bolszewika z nożem w zębach od Mélenchona, który do tego jeszcze zawiera alianse z islamistami i chce otworzyć Francję na rozmaite nurty imigracyjne i tak dalej, no to wtedy taki powiedzmy burżuj z Wersalu raczej pozostanie w domu w drugiej turze. W związku z czym ta strategia Frontu Republikańskiego jakby to traci na prędkości, natomiast elektorat Zjednoczenia Narodowego jest zmobilizowany, dosyć wierny, w drugiej turze głosuje tak jak w pierwszej, część prawicy przerzuca głosy swoje na nich, no i po prostu te jednomandatowe okręgi wyborcze, które miały być takim po prostu taką gwarancją, że posłowie Marine Le Pen nigdy nie wejdą do parlamentu, no to teraz gra przeciwko twórcom tego systemu. I w poprzednich wyborach, jak pamiętamy, w 89 okręgach na 577 to się udało i myślę, że tym razem nie będzie żadnego problemu, żeby to samo dokonanie powtórzyć, to znaczy, żeby posłowie Zjednoczenia Narodowego weszli, po prostu przeszli przez tą pułapkę Jowów, a nawet poszerzyć. Są sondaże, które dają partii Marine Le Pen większość taką solidną, około 230 mandatów. Był nawet jeden sondaż, który dawał większość absolutną, to znaczy wystarczającą do sformowania rządu, do odrzucania wszystkich wotów nieufności. Przepraszam, rozumiem, że mówimy tu o sondażach, które już uwzględniają drugą turę, tak? Już to, co się właśnie wydarzy w okręgach w drugiej turze. No bo sondaże, powiedzmy, one są dosyć, no powiedzmy, nie przekłamane. To, że Zjednoczenie Narodowe ma 30-32% w pierwszej turze, no to jest raczej takie oczywiste, to się potwierdziło w wyborach europejskich, ale to nie oznacza, że będzie miało 30% mandatów, nie? To znaczy równie dobrze nie może nie mieć żadnego, jeżeli strategia Frontu Republikańskiego tu zadziała, równie dobrze może ich mieć faktycznie 30%, ale jak się popatrzy na mapkę wyników, no to Zjednoczenie Narodowe jest pierwsze praktycznie we wszystkich okręgach wyborczych, znaczy w 90%. Więc równie dobrze można sobie wyobrazić, gdzie posłów Marine Le Pen jest na 577, jest 300 albo 350. Nie? To jest tak bardzo teoretycznie to jest możliwe. No natomiast myślę, nie chcę się zabawiać w proroka, ale w tych wyborach parlamentarnych będzie mniej więcej gdzieś to pośrodku. To znaczy
powiedzmy tych 89, którym udało się wejść do parlamentu już w poprzednich wyborach, myślę, że większość z nich nie pokazali, że są solidni, że nie są żadnymi ekstremistami, że pracują, że no są poważni, jak zabierają głos, mają też taki pewien poziom eksperckości, których brakuje na przykład skrajnej lewicy, rozmaitym krzykaczom i tak dalej. Więc ja myślę, że ci, którzy już są w parlamencie, mają bardzo wielką szansę na to, żeby ten sukces powtórzyć. Natomiast jak widać z sondaży i nawet z tych wyników w wyborach europejskich, gdzie oczywiście wybór tak kieruje się innymi kryteriami, ale no jakaś tam wskazówka to jest, w wielu innych okręgach wyborczych może się to udać i na przykład 150-200 posłów to jest całkowicie realne. I teraz jest zupełnie inne zjawisko w tych wyborach, tak? A przepraszam, jak dzisiaj by pan opisał, bo pan tutaj wspomniał o tym, że kiedy patrzy się na deputowanych Zjednoczenia Narodowego, no to oni dowiedli swoich kompetencji, ale też dowiedli, powiedział pan, że nie są jakimiś ekstremistami. Jak dzisiaj można by opisać profil ideowy Zjednoczenia Narodowego? A pytam o to dlatego, że kiedy patrzymy na tego typu ugrupowania, przede wszystkim chyba Zjednoczenie Narodowe jest często do braci Włochów porównywane pod tym względem, no to widzimy, że pani Meloni ewidentnie swoje ugrupowanie przesuwa w stronę głównego nurtu. No teraz w ogóle mamy rozgrywkę na poziomie europejskim o to, jak to wszystko się ułoży i widać, że ona bardzo mocno gra w tę stronę. Powstaje pytanie, czy Marine Le Pen również swoje ugrupowanie konsekwentnie przesuwa w stronę głównego nurtu? No, Marine Le Pen na tym zbudowała całą swoją strategię sukcesu, na tak zwanej dediabolizacji, że właśnie no, pozbywa się pewnej tematyki, takiej dosyć egzotycznej, która wyborców odstrasza w sferze języka. A przepraszam, może pan podać jakieś przykłady? Jaka jest ta tematyka, której się Marine Le Pen pozbyła? O, bardzo proste, na przykład sprawy obyczajowe. W momencie, kiedy we Francji wchodziła ustawa o legalizacji związków homoseksualnych, znaczy o zrównaniu ich z małżeństwami, wtedy rząd narodowy jeszcze ówcześnie nie zabierał głosu w ogóle na ten temat. To znaczy był absolutnie nieobecny w debacie. Wiemy, że istnieje tam bardzo silna frakcja taka właśnie konserwatywna, bardzo właśnie nastawiona na sprawy rodzinne i tak dalej, taka która spokojnie mogłaby się dogadać z polską prawicą w sferze wartości. Natomiast scena polityczna we Francji, w ogóle społeczeństwo francuskie jest w tych kwestiach obyczajowych bardzo przesunięte na lewo, w stosunku do społeczeństwa polskiego na przykład. I na przykład wpisywanie zakazu aborcji do programu, czy jakieś właśnie takie zbyt konserwatywne kwestie obyczajowe, no to jest strzał w stopę po prostu. Pozwala to właśnie na taką rediabolizację, czyli na kolejne po prostu kampanie medialne pokazujące, że to jest partia skrajna i tak dalej. To, co trzeba zrozumieć, to, co w Polsce jest dosyć takie konsensualne i które jakby gdzieś jest kontrowersyjne może tylko dla jakichś tam niszowych feministek, no to we Francji jest po prostu mainstream, nie? I więc Marine Le Pen postanowiła, że po prostu partia nie będzie się pozycjonować te 10 lat temu. Pamiętamy, to były wtedy wielkie protesty, były milionowe manifestacje, których nikt wcześniej w Paryżu nie widział i było też zaktywizowanie polityczne grup społecznych w obronie właśnie rodziny, w obronie tradycyjnego małżeństwa, które wcześniej nigdy aktywnie politycznie nie były. Więc na przykład właśnie taka konserwatywna, prawicowa burżuazja nigdy na ulicę nie wychodziła. Ich aktywność polityczna polegała na jakimś tam lokalnym udzielaniu się, ewentualnie na głosowaniu co 5 lat w wyborach. I oni wszyscy wyszli na ulicę.
była ogromna pokusa, tak myślę, dla prawicy, żeby na tym postarać się ugrać trochę, żeby właśnie ten elektorat do siebie przyciągnąć. No natomiast Marine Le Pen postanowiła, że po prostu nie będzie tego robić i że pozostanie neutralna w tej kwestii. Ja pamiętam taką inicjatywę, która chyba właśnie w tamtym okresie się pojawiła, to się nazywało bodajże Manif pour tous. I zastanawiam się, to w takim razie dla ludzi, którzy w tamtych inicjatywach, w tamtych protestach brali udział, czy dla nich Zjednoczenie Narodowe jest wyborem, czy nie jest? Czy oni w ogóle mają jakąś alternatywę? No, to jest troszkę tak, że jeżeli ma się właśnie troszeczkę takiego wyrobienia politycznego, kiedy widzi się, że prawdziwy problem we Francji, no to są kwestie właśnie migracyjne, kwestie cywilizacyjne i tak dalej, i chce się mieć realny wpływ na politykę państwa, żeby ona została przekierowana na jakieś bardziej sensowne tory, no to właściwie nie ma żadnej alternatywy. Dzisiaj na przykład taka bardziej ideowa od Le Pen prawica, no to jest Reconquista, gdzie jest siostrzenica Marine Le Pen, czyli Marion Maréchal. Oni zdobyli, udało im się przekroczyć 5%, mają 5 europosłów. Wśród tych 5 europosłów, ciekawostka, jest na 5. miejscu Laurence Trochu, przewodnicząca takiej niszowej partyjki Ruch Konserwatywny. W ogóle słowo konserwatywne we Francji, no to jest troszkę tak jak w Polsce faszysta, nie? To nie jest coś, z czym ludzie się, czy politycy się, którzy chcą odnieść jakiś realny sukces, którzy się odnoszą. Mówi się prawica, mówi się centroprawica, dalej, dobrze. Ale dobra, jest ten malutki Ruch Konserwatywny, no i on właśnie wywodzi się z tej manifestacji przeciwko małżeństwom homoseksualnym, czyli właśnie Manif pour tous, nie? Więc to, ten cały wielki, taki milionowy, takie pospolite ruszenie, coś, co po prostu wyprowadziło Francuzów na ulicę od bardzo, bardzo dawna, no po prostu przerodziło się politycznie, zrodziła właśnie góra, zrodziła mysz i mamy z tego właśnie malutką partyjkę, która gdzieś tam ewoluowała w ramach oficjalnej centroprawicy i która właśnie nigdy się nie przykleiła do Zjednoczenia Narodowego, ale trafiła właśnie do Reconquisty, czyli do tego ugrupowania, które jest jeszcze bardziej na prawo od Marine Le Pen. Więc tak jak mówiliśmy... A jakie są główne przyczyny wzrostu poparcia dla Zjednoczenia Narodowego? Pan wspomniał przed chwilą o tym, że realnym problemem jest imigracja, czy migracja bardziej ogólnie. Czy to jest zasadnicza przyczyna, dla której notowania Zjednoczenia Narodowego tak bardzo rosną? No to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Jakby gdzieś to było paliwo wyborcze od samego początku. Pierwsze manifestacje takie przeciwko nielegalnej imigracji, no to są lata 70., zanim Front Narodowy jeszcze powstał. Wtedy były hasła milion bezrobotnych, milion imigrantów. No dzisiaj jest kilka milionów imigrantów, więc jakby to powiedzieć, no to ma pan tutaj całkowitą rację. Właśnie dlaczego jest ten wzrost, który doprowadził nawet do przebicia tego szklanego sufitu i do obrócenia tego mechanizmu JOW-ów na korzyść Zjednoczenia Narodowego? No to powód jest właśnie prosty. Właśnie kwestie społeczne, nie? Kwestie społeczne. Właśnie są takie dwa najważniejsze elementy, które... które rodzą niezadowolenie społeczne i które prowadzą do wzrostu partii, no mainstream nazwałby to partiami ekstremistycznymi, no ale czy one są takie bardzo ekstremistyczne są, no to ja nie wiem. Pierwszy, no to są właśnie kwestie migracyjne i wszelkich zmian społecznych, które wywołuje imigracja, no bo imigracja to nie jest tylko kwestia, powiedzmy, otwartych granic i przemieszczenia się pewnych populacji, no ale to jest też ten fakt, że te populacje się tutaj osiedlają,
sposób taki troszeczkę przypominający kolonizację, tworzą odrębne ośrodki, równoległe społeczeństwa, które kierują się własnymi prawami, które odrzucają nie tylko prawodawstwo republiki, ale także po prostu normy społeczne wypracowane przez setki lat naszej cywilizacji i jakby to się to w sposób naturalny prowadzi do tarć. Podobne zjawisko w innym kraju, na przykład anglosaskim, mogłoby prowadzić do tarć znacznie mniejszych, ponieważ w krajach anglosaskich jest ta kultura oddzielnych wspólnot, każdy żyje u siebie, kieruje się własnymi prawami i jest jakaś taka najmniejszy wspólny mianownik, taka wspólna platforma życia politycznego, na których się tu spotykamy i razem pracujemy, razem tworzymy społeczeństwo. We Francji jest cały ten od 200 lat, cała ta, no właśnie nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, ideologia właśnie taka odgórnie narzucana równości, egalitaryzmu, takiej fikcji, że wszyscy ludzie, wszystkie jednostki można po prostu są wymienne, że i po prostu próba narzucenia takiego właśnie egalitaryzmu prowadzi do napięć, prowadzi do konfliktów, prowadzi do po prostu wzrostu różnych negatywnych zjawisk. Czyli można też postawić taką tezę, że ta równościowa wywodząca się z rewolucji, czy to równościowe wywodzące się z rewolucji podejście do społeczeństwa paradoksalnie powoduje w momencie, kiedy mamy dużo imigrantów, większe napięcie. No tak mi się wydaje. To nie jest jakoś tam, powiedzmy, moja oryginalna teza. Znany w Polsce pisarz Michel Houellebecq kiedyś udzielił wywiadu takiego, w którym tak bardzo obrazoburczo zaproponował, żeby we Francji na nowo katolicyzm stał się religią oficjalną. I w jaki sposób po prostu on to tłumaczył? Nie z powodu jakiejś swojej sympatii do katolicyzmu i tak dalej, czy nagłego nawrócenia, no bo wiemy po prostu, że po prostu w życiu osobistym no to nie jest wielki integrysta. Natomiast chodziło właśnie o kwestię imigracji i islamu, no, ponieważ większość po prostu imigrantów no, są muzułmanie, tworzą społeczności oparte na zasadach muzułmańskich. I Houellebecq mówił, że świeckość francuska, no to jest właśnie taki czwarty wyraz tej triady wolność, równość, braterstwo. Niektóre partie polityczne proponują nawet, żeby oficjalnie dorzucić laicité, czyli świeckość do dewizy republiki. I ta właśnie taka republikańska religia świeckości jest całkowicie niezrozumiała dla muzułmanów. On tu, tam, gdzie nie ma podziału na tak jak w cywilizacji zachodniej, jest rozdział kościoła od państwa, rozdział sfery politycznej, świeckiej od sfery prywatnej, duchowej i tak dalej. W islamie tego nie ma i Houellebecq mówi, islam we Francji o wiele łatwiej zgodzi się być drugą wspólnotą w państwie opartym na zasadach religijnych, czyli po tym panującym katolicyzmie, niż jedną z wielu wspólnot wielokulturowego, równościowego państwa. I oczywiście można myśleć, że to jest po prostu pisarz, że analiza polityczna to nie jest jakaś, powiedzmy, jego silna strona, ale tutaj bym się z tym tu całkowicie zgodził. Nie? Muzułmanie nie rozumieją świeckości instynktywnie, mogą się przez pokolenia uczyć w szkole, śpiewać marsyliankę, wciągać flagę, ale po prostu islam i świeckość są zupełnie niekompatybilne, odwrotnie niż na przykład niż katolicyzm i świeckość. Nie? Więc nie mówię, że po prostu że gdzieś to są jakieś tam, że jest wielka zgoda między francuską świeckością a kościołem czy religią katolicką we Francji, wręcz przeciwnie. Świeckość to jest narzędzie, historycznie narzędzie do zburzenia kościoła, no ale jakiś modus vivendi udało się wypracować. Natomiast z islamem jest to absolutnie niemożliwe. Jest to absolutnie niemożliwe i to są właśnie między innymi te tarcia. Tak jak mówiliśmy,
duża imigracja, w tym islamska, przeszczepienie obcych wzorców na teren społeczeństwa francuskiego, na terytorium francuskie, powstanie nawet geograficzne dużych wspólnot wykluczających autochtonów, no to prowadzi siłą rzeczy do konfliktów, do napięć, co sprawia, że coraz więcej osób głosuje na partie, które chcą to po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. No i we Francji taką partią właśnie jest Zjednoczenie Narodowe, więc ono może sobie modyfikować program, go uładzać, go jakoś starać się wygładzać, po prostu tam zerkać w stronę mainstreamu, mainstreamowej prawicy, centroprawicy. No ale ludzie i tak po prostu, ci, którzy dojdą do wniosku, no, że to po prostu już wystarczy, że mam dość, to jest po prostu naturalny głos. Oni nie będą szukać żadnych ugrupowań niszowych, nie będą szukać jakichś po prostu dziwacznych formacji tam z poparciem typu 0,25%, zagłosują na Le Pen. I tak będzie także w tych wyborach i w każdych następnych wyborach, jeżeli nie będzie jakiegoś większego potknięcia po drodze, Marine Le Pen będzie po prostu tylko rosła. A jak pan przewiduje, czy może być tak, że jeżeli rzeczywiście Zjednoczenie Narodowe uzyska większość, może nawet bezwzględną, w Zgromadzeniu Narodowym francuskim, czy to się może skończyć we Francji jakimiś protestami masowymi, zamieszkami, tym słynnym paleniem samochodów, rabowaniem sklepów, czy raczej zostanie uznane po prostu za werdykt demokracji i trudno, musimy z tym żyć? Myślę, że to nie jest jakieś tam, znaczy nie jest jakaś wielka zdolność prorocka, żeby po prostu stwierdzić, że tak właśnie będzie, nie? Tym bardziej, że mamy równolegle do wzrostu notowań Zjednoczenia Narodowego, mamy też coraz bardziej radykalną lewicę, no, która swoich wyborców na ulicę na pewno wyprowadzi. Nie wiem, czy pan pamięta, ale kiedy w 2002 roku Jean-Marie Le Pen, ojciec obecnej Marine, wszedł troszeczkę fuksem do drugiej tury wyborów prezydenckich, no po prostu w Francji to się skończyło, czy może nie tyle skończyło, co wywołało to prawdziwą paranoję na ulicach. Ja wtedy po prostu widziałem to po prostu na bieżąco, byłem troszeczkę bardziej zaangażowany w politykę niż dziś wtedy po prostu wychodziły na ulicę milionowe tłumy, były manifestacje, były sytuacje, w których na przykład aktywiści wchodzili do szkół i do liceów w Paryżu i mówili: wszyscy teraz na manifestację przeciwko Le Penowi, a jeżeli któryś nauczyciel mówił: dobra, ale mamy lekcję, no to po prostu dostawał po prostu po głowie i to się tak kończyło, nie? Była nagonka, był ostracyzm wyborców Le Pena, były, no po prostu rodzaj psychozy, który jest myślę, niewyobrażalny w Polsce. Proszę sobie, nie wiem, wyobrazić, no nie wiem, powiedzmy, Silnych razem i Kot, tak do kwadratu, potem jeszcze to pomnożyć przez 10 i jeszcze dopisać kilka zer. No to mniej więcej mamy tą sytuację. I tym razem będzie podobnie. To już się troszeczkę zaczęło. Myślałem tak naprawdę, że po tym wyniku wyborów europejskich, tych manifestacji, tych zadym ulicznych będzie troszkę więcej. No, że one są, ale no, z jednej strony się troszeczkę opatrzyły, właśnie to te manifestacje, to niszczenie przystanków i palenie samochodów, no to już nie szokują tak jak kiedyś. No ale z drugiej strony myślę, że lewica, taka duża koalicja lewicy, która powstała, nie ma też interesu w tym, żeby przed wyborami wyprowadzać właśnie swoich zwolenników na ulicę. No natomiast po wyborach, jeśli wynik będzie kiepski dla niej w mandatach, myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym, żeby to wyprowadzić. Tym bardziej, że lewica, ta skrajniejsza właśnie od Jean-Luc'a Mélenchona i właśnie jeszcze bardziej na lewo, ona przeszła
w ostatnich latach pewną taką ewolucję, ponieważ tak zwane klasy ludowe, czyli byli robotnicy, prekariat i tak dalej, głosują masowo na Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen i przestali głosować na lewicę, w związku z czym ten elektorat trzeba było czymś zastąpić, no zastąpiono je po prostu, starano się zastąpić właśnie nowymi Francuzami pochodzenia migracyjnego, co skutkowało tym, że trzeba było przejąć też część postulatów, które do nich docierały, a więc wszystkie postulaty islamskie, wszystkie te postulaty dekolonizacyjne, więc mamy taki Black Lives Matters po francusku, w którym po prostu no, połowa lewicy radykalnej zrezygnowała z tych kwestii takich społecznych, z tych kwestii właśnie obrony ubogich i tak dalej i przeszła na te właśnie kwestie etniczne, czasami nawet odcinając się od właśnie wartości republikańskich. Dlatego też wielu Francuzów, którzy wcześniej głosowali raczej na centrum, na ugrupowania takiej umiarkowanej centroprawicy, teraz przerzuca swoje głosy bardziej na prawo, no ponieważ no to troszeczkę ludzie boją się właśnie takiego islamskiego bolszewizmu. Bardzo prosty przykład, taka anegdotka. Jest we Francji taka rodzina Klarsfeldów, znana myślę też w Polsce, Serge Klarsfeld, francuski Żyd i jego żona Beate, Niemka, no to byli łowcy nazistów przez wiele lat. Obrońcy Izraela, obrońcy diaspory żydowskiej, bardzo, bardzo medialni, bardzo popularni, każde dziecko w szkole nazwisko zna i tak dalej. Ich syn Arnaud Klarsfeld, tu jakby gdzieś przejmuje pałeczkę po rodzicach, odbywał służbę w Izraelu, w armii izraelskiej i tak dalej. I jeszcze kilka lat temu dla nich Zjednoczenie Narodowe, a wcześniej Front Narodowy, no to było właśnie uosobienie diabła, uosobienie nazizmu, uosobienie jakiegoś tam kryjącego się faszyzmu, zagrożenia i tak dalej. Dzisiaj i ojciec, i syn otwarcie, wielokrotnie i jawnie mówią w telewizji, że gdyby przyszło im głosować, wybierać w drugiej turze między lewicą, między blokiem lewicy aktualnym, a partią Marine Le Pen, bez wahania zagłosowaliby na Zjednoczenie Narodowe. Więc jeżeli aż po prostu tak znane osoby o tak bardzo po prostu nacjonalistyczne, powiedzmy, twierdzą dzisiaj, że skrajna lewica jest większym zagrożeniem dla demokracji, większym zagrożeniem dla ich wolności, większym zagrożeniem dla republiki, no to po prostu takie rozumowanie, może nie aż tak po prostu bardzo świadome, takie motywacje są też u szeregowego Francuza, więc nawet ci, którzy na co dzień nie odczuwają uciążliwości imigracji, oni po prostu też głosują na Marine Le Pen. Proszę zauważyć, w tych wyborach europejskich padły wszystkie tak zwane bastiony. Były pewne kategorie społeczne albo geograficzne, które na skrajną prawicę, w cudzysłowie, nigdy nie głosowały, a tym razem zagłosowali na nią wszyscy. Nie głosowali na przykład menedżerowie dużych firm o dużych dochodach i tak dalej. Oni głosowali albo właśnie na centrystów, albo na centrum prawicę. Tym razem ich pierwszą partią wyboru jest Zjednoczenie Narodowe. Nie głosowała Brytania na przykład, zawsze bardzo republikańska, bardzo taka właśnie lewicowa od ponad pół wieku. Tym razem cała Brytania na mapie jest na niebiesko, nie? Tam może poza jakimiś dwoma miastami. Kobiety głosowały mniej na partię Le Pena, najpierw ojca, potem córki. Teraz kobiety głosują tak samo jak mężczyźni. Katolicy od Soboru II, Watykańskiego II głosowali raczej na centrolewicę, taką humanistyczną. Teraz katolicy głosują na Zjednoczenie Narodowe w 37%, nie? Podczas gdy ogół
średnia francuska jest 32%. Więc wszystkie te bastiony padły. Wszyscy Francuzi właśnie z tych powodów głosują na Zjednoczenie Narodowe. Nawet ci, których motywacje są inne niż klasycznego elektoratu skrajnej prawicy przedtem. Nie? Mówiłem już o imigracji, o strachu przed lewicą. Jest tylko jeszcze jeden aspekt, są kwestie ekonomiczne. Nie? To są kwestie ekonomiczne. We Francji jest ta religia pouvoir d'achat, czyli siły nabywczej. To mogę kupić za moją wypłatę. Francuzi widzą, że to spada, że ten koszyk po prostu co tygodniowych zakupów jest coraz mniejszy, a suma na kasie jest, kwota na kasie jest coraz wyższa, że rosną podatki, że rosną ceny benzyny, takich po prostu podstawowych artykułów. No i to też, jakby to powiedzieć, mainstreamowa klasa polityczna nie ma na to dobrej odpowiedzi. No natomiast Zjednoczenie Narodowe jeszcze nie rządziło, więc mają carte blanche i jakby gdzieś to też jest jeden z motywów, tym bardziej, że program ekonomiczny Zjednoczenia Narodowego, to nie są jakieś tam fantazje absolutne, to jest coś, co przemawia do Francuzów, nie? Chciałem zapytać teraz o kwestię bezpieczeństwa, o to, o czym pan bardzo często na portalu X pisze, podając konkretne przykłady. Jakie jest faktyczne nasilenie tego, co na pańskim profilu można znaleźć, czyli różnego rodzaju akty agresji, przestępstwa popełniane głównie przez imigrantów, ale jak rozumiem też przez dzieci imigrantów, bo przecież to często jest pierwsze pokolenie, które się tu już urodziło, albo nawet drugie, które się we Francji urodziło. I też jaka jest atmosfera wokół tego? Czy to jest tak, że mieszkając we Francji się odczuwa wzrost poczucia zagrożenia, czy ludzie o tym rozmawiają w kolejkach albo w kawiarniach, czy raczej to jest traktowane jako coś, co tam gdzieś na marginesie się rozwija? No to jest temat poza może właśnie tymi takimi kwestiami ekonomicznymi, nie, czy jakimiś tam powiedzmy pudelkowymi, to jest na pewno polityczny temat numer jeden w rozmowach prywatnych, nie. Ja faktycznie na Twitterze przytaczam siłą rzeczy sprawy jednostkowe, takie bardziej anegdotyczne, ale też zdarza mi się też publikować nawet często statystyki, gdzie ten poziom zagrożenia przekłada się na konkretne liczby, nie? których nie można podważyć. Nie? I ludzie, czy obywatele Francji to widzą na co dzień. To jest ich po prostu, to jest ich codzienność, no więc tego nie da się ukryć. Nawet gdyby teraz prasa, coraz bardziej media, coraz częściej otwarcie mówią o tego typu zagrożeniach, tak o wypadkach jednostkowych, jak i ogólnie o całym trendzie, to się wiąże też z tym, że internet wcześniej, kilka lat temu, a teraz świadoma działalność, po prostu polityka medialna jednego z milionerów francuskich, po prostu jakby to gdzieś przesunęło troszeczkę okno Overtona i tematy, które wcześniej w mediach publicznych, czy nawet prywatnych, takich bardziej przekrzywionych na lewo, one się po prostu nie pojawiały albo pojawiały rzadziej, teraz po prostu nie da się tego ukryć. Z jednej strony właśnie jest internet, w internecie po prostu wystarczy tylko otworzyć okienko i po prostu jest od razu zalew informacji tego typu. Z drugiej strony są też media, które zaczęły o tym mówić. Myślę, że to jest naprawdę temat numer jeden i to jest coś, co po prostu tu ciąży na francuskiej codzienności. Oczywiście
ludzie, którzy mieszkają na wsi, gdzieś na prowincji, w mniejszych miasteczkach, to widzą o wiele mniej niż mieszkańcy przedmieść. Ktoś, kto na przykład, no nie wiem, jeździ do pracy kolejką podmiejską z przedmieść Paryża do Paryża albo gdzieś tam między dwoma przedmieściami się przemieszcza, no to no, praktycznie nie ma tygodnia dla niektórych, nawet w niektórych sferach, nie ma dnia, żeby nie natknął się na coś nieprzyjemnego. No to nie są zawsze powiedzmy jakieś tam spektakularne przestępstwa z użyciem noża, czy bijatyki, czy coś, co może trafić do prasy, no ale takie codzienne uciążliwości, typu nie wiem, ludzie, którzy nie przestrzegają takich elementarnych zasad życia społecznego, takie po prostu takie systemowe chamstwo po prostu, które brak szacunku dla jakichś tam elementarnych zasad współżycia, no to ciąży. Tak jak mówię, dużo się w Polsce mówi na przykład o terroryzmie, nie? No ale terroryzm islamski, no to jest tam te kilka zamachów rocznie, plus jakieś tam spektakularne zamachy, o których się mówi przez wiele lat, ale tak naprawdę uciążliwość ze strony tych społeczności imigranckich jest taka, że polega właśnie na tej uciążliwości takiej codziennej, na takim uprzykrzaniu życia. No nie wiem, mogę po prostu zacytować jakieś przykłady, które mogą się wydawać takie po prostu raczej warte zbagatelizowania, no ale są rzeczy, które... Może jeden przykład. Kiedy ja wyjeżdżałem z Polski, no to wtedy kolejki podmiejskie śmierdziały moczem, ludzie byli hałaśliwi, wszystko było obdarte, siedzenia były po prostu przecięte. Przyjechałem do Francji i odkryłem, że pociąg może być czysty, że może być spokojnie, że podróż koleją, na przykład tam 100 czy 200 kilometrów, może być prawdziwą przyjemnością. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Przyjeżdżam do Polski, odkrywam warszawskie metro, nie tylko ja zresztą, przyjeżdżają ludzie z zachodu, przyjeżdżają Francuzi i dziwią się, że może być tak czysto. Mój taki znajomy influencer był kiedyś polityczny, był kiedyś w Krakowie i mówił, jest tak czysto, że można jeść na chodniku, można jeść bez talerza z chodnika, nie? A no we Francji, no po prostu proszę przyjechać do Paryża na przykład i zejść z tych takich głównych szlaków turystycznych i przejść się gdzieś do podzielnica, gdzie nie ma nic do zwiedzania i kontrast po prostu będzie absolutny, nie? Więc dokonaliśmy taki po prostu odwrotnej ewolucji. W Polsce był progres od takiego właśnie społeczeństwa komunistycznego do tego, co obserwujemy dzisiaj na ulicach. We Francji zupełnie odwrotnie. Fajne społeczeństwo lat 80., 90., w którym dało się jeszcze żyć w miarę spokojnie i po prostu, w którym miało ochotę się mieszkać, zwiedzać i tak dalej. No dzisiaj się po prostu przeradza się w takie slumsy trzeciego świata. Proszę rzucić okiem na mojego Twittera. Zobaczy pan w komentarzach, że bardzo często ludzie nie wierzą w zdjęcia, które zamieszczam, w których jakieś tam komentarze, wpisy i tak dalej. Więc, no ja widziałem nawet, że byli tacy, którzy pana nazywali rosyjskim trolem opłacanym przez Rosjan, bo ze względu na to, że pan rzekomo tutaj sieje propagandę. Tak, no my każdy jakby gdzieś, każde słowo krytyczne wobec Zachodu, tak jakby po prostu Zachód, mityczny ten Zachód, taki wzięty całościowo, był wielkim jakimś bożkiem, którego nie można krytykować, o którym nic złego nie można powiedzieć. Natomiast ja mówię tak, Francja była bardzo fajnym krajem i jest na przykład na prowincji. Uwielbiam. Kiedy tylko mogę, kiedy tylko po prostu pozwalają mi na te rodzinne obowiązki i zawodowe, tu natychmiast uciekam na prowincję, tam tu oddycham, tam są normalni ludzie, sąsiedzi, z którymi można porozmawiać. To nie jest tylko też kwestia obecności, powiedzmy, jakichś tam mniejszości etnicznych, no bo na przykład w miasteczku, gdzie jestem, jest dentysta pochodzenia arabskiego, z którym pijemy whisky, nie? I natomiast no jest
aglomeracje, duże miasta, no to są naprawdę, to są miejsca po prostu nie do życia, chyba że w jakichś tam zamkniętych dzielnicach, chyba że na tej zasadzie, że po prostu nie wychodzi się z domu i tylko przemyka ukradkiem do pracy razem właśnie z tym strumieniem ludzkim co rano, a wraca się co wieczór. I tak naprawdę w dużych aglomeracjach jedyną gwarancją komfortu życia jest po prostu, no, są pieniądze, nie? Jest bogactwo, jest, wtedy można po prostu kupić sobie mieszkanie albo dom, czy wynająć w dobrej dzielnicy, w dobrym miasteczku. To właśnie to jest taki zwrot typowo francuski, nie? Dobra dzielnica, gorsza dzielnica. Nikt nie mówi dokładnie, nie definiuje słownikowo, co się za tym kryje, no ale każdy wie, nie? Więc na przykład wrażliwe przedmieścia, no ale one nie są wrażliwe na tej zasadzie, że nie wiem, że mają wrażliwą skórę albo że się sypią cegła z domów, no tylko są wrażliwe dlatego, no, że tam przestępczość jest kilkadziesiąt razy wyższa niż w tych miejscach, w tych dzielnicach, powiedzmy, niewrażliwych, nie? W tych, gdzie da się mieszkać. No, to wszystko to po prostu jako zjawisko społeczne, takie po prostu ujęte całościowo, no to jest na pewno wielki motyw tego przesunięcia francuskiego elektoratu na prawo, nie? Dlaczego partie, które przez pół wieku współrządziły Francją, Partia Socjalistyczna i ta właśnie centroprawica, która cały czas zmieniała nazwy, nie, dzisiaj to są republikanie, dlaczego one na przykład w ostatnich wyborach razem wspólnie uzyskały poniżej 10%, nie? Czyli praktycznie zniknęły. Dlaczego zostały zastąpione przez ten taki prawicowo-centrowo-lewicowy ruch Macrona, właściwie bezideowy? Proszę zauważyć, taka śmieszna anegdotka. W latach 80. hasłem Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena było ani lewica, ani prawica, Front Narodowy. Nie? Czyli nie jesteśmy ani z lewa, ani z prawa, jesteśmy zupełnie inni. I to hasło zrealizował Macron, nie? Bo on nie jest ani lewicowy, ani prawicowy, ani nawet nie jest centrowy. To jest po prostu makronizm, to jest taka po prostu dziwna nowa ideologia powstała, której udało się nie tylko stworzyć, sprzedać, narzucić, ale też przejąć władzę, nie? Więc realizacja postulatu Jean-Marie Le Pena, ani lewica, ani prawica. Macron to zrobi, nie? Dobrze, to troszkę anegdotyczne, ale znamienne, żeby pokazać po prostu, jak skomplikowana jest sytuacja polityczna we Francji. Chciałem jeszcze zapytać o reakcję państwa francuskiego, czy dokładnie tych organów, które są powołane do tego, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo na te sytuacje, o których tutaj rozmawiamy. Jak się zachowuje francuska policja? Czy na nią można liczyć? Czy ona reaguje w sposób proporcjonalny? Czy może jej w ogóle nie ma na ulicach? Jak to wygląda? No, policja francuska jako funkcjonariusze jest troszeczkę w kleszczach. To znaczy, z jednej strony miałem kiedyś taki duży tekst na ten temat. Francuska policja ma swoje korzenie jeszcze jeśli chodzi o procedury, jeśli chodzi o struktury i tak dalej, jeszcze w państwie Vichy, co nigdy tak naprawdę nie zostało do końca zreformowane, więc policja ma właśnie misję zapewniania porządku, ma taki też właśnie etos dobrego policjanta i tak dalej, więc to nie jest tak, że policja francuska lekceważy to, co się dzieje. Francuscy policjanci starają się dobrze wypełniać swoją pracę i myślę, że właśnie przeciętny Francuz na policjanta naprawdę, naprawdę może liczyć pod warunkiem, że po prostu uda mu się jakbyśmy jakiś kontakt z tą policją nawiązać, no bo często jest tak, że środki, które są którymi policja dysponuje, nie wystarczają do tego, żeby zająć się wszystkim. No, są miasta takie na przykład, że jak Marsylia, gdzie sprawa oczywista, typu, nie wiem, kradzież radia z samochodu czy kradzież roweru,
No, kiedy się przychodzi na komisariat, trzeba powiedzieć, że to jest konieczne do ubezpieczenia, no, bo inaczej policjant nawet po prostu nie będzie chciał przyjąć skargi, no, ponieważ nic innego wtedy by nie robił, bo komisariaty to by się zamieniły w takie po prostu urzędy do przyjmowania skarg, nie? I nie byłoby żadnych sił do tego, żeby wyjść na ulicę i łapać przestępców, nie? Więc z jednej strony policji nie daje się środków i to nie jest kwestia obecnego rządu czy Macrona, to jest po prostu od kiedy gwałtownie rośnie przestępczość, co się zbiega właśnie z falami imigracji od lat 80., 90. Policji po prostu nie daje się środków na to, żeby dobrze pełnić swoją misję. A z drugiej strony, druga część tego imadła to jest kwestia politycznej poprawności ideologii. Coraz częściej, wiadomo, praca policjanta jest bardzo specyficzna, nie? To jest tam, gdzie państwo stosuje przemoc, tam, gdzie jakieś, powiedzmy, specjalne metody, które w normalnym życiu społecznym nie są akceptowalne, policjant je stosuje wobec przestępców, żeby być skutecznym. I to wszystko jest absolutnie wycinane przez polityczną poprawność i poprzez ideologię. Policjantów formuje się do tego, że, jakby to powiedzieć, że ci przestępcy z drugiej strony, którzy nie mają absolutnie żadnego szacunku ani dla ludzkiego życia, ani dla instytucji republikańskich, ani dla prawa, no, że to są po prostu tacy Francuzi jak wszyscy inni. Po prostu ja, jak, nie wiem, starszy pan, którego piesek zrobi kupę na chodniku, no to jest, po prostu trzeba go traktować tak samo jak przestępcę, który napada na bank, czy tam wyciąga nóż i tnie przypadkowych przychodniów na ulicy. Niektóre takie okulniki policji dla policjantów są całkowicie absurdalne. Każe się mówić do przestępców, proszę pana, nie? Każe się... No po prostu narzuca się różne po prostu różnorakie procedury, no, które policje po prostu potrafią spętać. Większość moich znajomych, policjantów, albo z policji odchodzi, albo po prostu odchodzi do takiej po prostu rutyny codziennej, gdzie nie stara się za specjalnie wychylać i po prostu maksymalnie spełniać swoje obowiązki, ale bez żadnej tam jakiejś specjalnej gorliwości. No ale niektórzy na przykład rezygnują w ogóle z pracy w komisariatach czy na ulicy, przychodzą na przykład do związków zawodowych, policji, gdzie no po prostu kontaktu z terenem nie ma, więc... Policja francuska spokojnie dałaby sobie radę z przestępczością rosnącą, czy to z wielkim bandytyzmem, czy z taką przestępczością codzienną, gdyby tylko po prostu pozwolić im działać i gdyby dać im środki. Nie mówię o takich radykalnych rozwiązaniach, jak tam więzienia na 40 tysięcy osób, jak w Salwadorze, czy arbitralne aresztowania, czy jakieś tam pozwolenie na brutalność, ale po prostu na taką normalną pracę policyjną. Myślę, że gdyby procedury polskiej policji po prostu przenieść do Francji, dając im oczywiście odpowiednie środki, to kwestia przestępczości mogłaby być znacznie ograniczona. Nie? Poziom przestępczości we Francji jest, myślę, bardzo trudny do zrozumienia dla przeciętnego Polaka. Nie? Nawet zapoznanie się z jakimiś tam takimi danymi liczbowymi, to naprawdę nie mówi o tym, co się dzieje tak naprawdę na ulicy. Proszę sobie wyobrazić 120 ataków przestępstw z użyciem noża dziennie w skali Francji. Nawet biorąc pod uwagę, że we Francji jest 70 milionów mieszkańców, a w Polsce jest 40, nie, czy to mniejszy niż 40, no to proszę sobie wyobrazić 120 przypadków, z których każdy mógłby trafić do prasy, do kroniki kryminalnej. Wyjęcie noża, no to jest atak z bronią w ręku, w związku z czym to rozpoczyna jakby to się specjalne procedury na komisariatach, na policji. Proszę sobie wyobrazić, ile jest ataków z bronią w ręku, ile jest ataków z nożem w Polsce, nie wiem, ile kilka dziennie,
musiałbym po prostu sięgnąć z powrotem do danych, no ale to jest, to są po prostu liczby całkowicie absurdalne, nie? Kilkaset napaści seksualnych, w tym po prostu brutalnych gwałtów w samym tylko Paryżu, nie? Po prostu w jednej dwumilionowej metropolii. W Polsce dużo się mówi na przykład o tym, zwłaszcza feministki, że w Polsce jest dużo gwałtów, tylko się nie zgłasza, nie? Po prostu Polki nie zgłaszają gwałtów. No dobrze, ale poziom zgłaszania przestępstw seksualnych, napastowania seksualnego, gwałtów we Francji, według samych danych policji to jest 5%. Czyli 95% obywatelek Francji, tam mieszkańców Francji, nie zgłasza przestępstw seksualnych, nie? A mimo wszystko, po prostu, mimo wszystko, cały czas w statystykach to są dziesiątki, setki tysięcy przypadków. No po prostu to się przekłada potem, po prostu to się przekłada na codzienność. To się przekłada na codzienność. W Polsce, nawet w dużym mieście, nawet powiedzmy w jakiejś dzielnicy, może nie jakiejś tam super, dziewczyna może spokojnie w nocy z koleżankami wrócić po imprezie do domu. No przynajmniej tak było do tej pory. No we Francji to jest ewenement, są całe strategie, są aplikacje do tego, żeby wspólnie zbierać się w grupy i wracać do domu, są jakieś takie właśnie całe strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa, które w normalnym państwie są czymś absolutnie normalnym i codziennym, i w normalnym państwie normalne jest to, że wychodzimy na ulicę i nie dostaniemy po prostu w łeb, nie? No, po prostu w państwie, w którym niebezpieczeństwo, znaczy zagrożenie jest o wiele większe, no ten współczynnik spada, nie? Ludzie są przyzwyczajeni do tego, przyzwyczajają się, to im się opatruje, że mogą być świadkami brutalnego napadu, mogą być świadkami, no nie wiem, po prostu takich codziennych uciążliwości. To też się przekłada na ogólną atmosferę społeczną i to też się przekłada na potem motywację wyborców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był pan Adam Gwiazda, publicysta między innymi Nowego Ładu, Klubu Jagiellońskiego, komentator spraw głównie francuskich na Twitterze czy portalu X. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ja również. Pozdrawiam. Łukasz Warzecha, to była Rozmowa Niekontrolowana. Do zobaczenia.